7 września mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy będą mieli okazję wziąć udział w widowisku, jakim jest Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Wyszkowa. To właśnie o tym wydarzeniu będę dzisiaj rozmawiać z jego organizatorem, panem Pawłem Romańskim, oraz kolarzem z grupy Active Jet, Konradem Dąbkowskim. Zapraszam na reportaż Martyna Gardocka. Jest pan wyszkowianinem i od lat organizuje pan wyścigi kolarskie. Dlaczego więc dopiero teraz takie wydarzenie odbędzie się w naszym mieście? Nie, to nie dopiero teraz, bo i przed tym organizowaliśmy jakieś 10, nie za tego burmistrza, jak był burmistrzem pan Malinowski, to odbywały się wyścigi, które organizowałem ja i pan Wasiołek z Warszawy, Legia, co najmniej ze 4-5 lat. A później przestaliśmy, burmistrz się zmienił, no i ten, który jest, pan Nowosielski Grzegorz, dogadaliśmy się, on mówi, przecież Wyszków to miasto kolarstwo. W związku z tym, że może byśmy zorganizowali ten wyścig. No i dobrze, żeśmy wymyślili Puchar Burmistrza Wyszkowa, międzynarodowy. Dlatego międzynarodowy, że jest 5, jak mam ekip zagranicznych, to już jest międzynarodowy, który ma pozwolenie Polski Związek Kolarski, bo to nie jest przez UCI, tak jak organizuje inne wyścigi Pucharu Skarpackich, Memoriał Erika Łasaka, który odbył się 16-17 sierpnia tego roku, tydzień temu, a teraz w Wyszkowie będzie 7 września 2014 roku. No i chciałbym wszystkich kibiców zaprosić polskiego kolarstwa, żeby do oglądania ten piękny wyścig będzie, aby to pogoda dopisała. Mam 8 drużyn zagranicznych, na razie się zgłoszonych, jeszcze się dalej zgłaszają i mam 8 ekip naszych, dobrzy kolarze, tak jak jeździł u mnie przecież w tych wyścigach i Majka, i Kwiatkowski, który w tej chwili troszeczkę nabrali, tak po kolarsku powiem, tej pary. No i już są naprawdę na arenie takiej międzynarodowej, którzy podpisują z nimi umowy i chcą, żeby u nich się ścigali. W tej chwili Majka ściga się w Colorado w Ameryce, Kwiatkowski w Hiszpanii na tym wyścigu, a tu resztę 8, może 9 ekip, tak liczę, może 10, bo w tym czasie 7 września odbywa się dużo wyścigów w Polsce. Jeden będzie w Jeleniej Górze, drugi będzie w Gdańsku i trzeci w Wyszkowie, ale myślę, że gdzieś 100 kolarzy, ponad nawet setka będzie, także będzie co oglądać, a będą jeszcze inne atrakcje, takie bokce i młodzieżowe. Zawsze przed dużymi wyścigami robię młodzieżowe dla dzieci. Przychodzą babcie, tatusie, mamusie, dziadkowie, cieszą się, jak później wręczamy nagrodę, jak dziecko 5-, 6-, czy 7-letnie, no i nawet mogą i do 15, do 20 roku życia prawda, startować i jest na co oglądać. Konrad, ty również jesteś wyszkowianinem, a doszły mnie słuchy, że 7 września masz inne plany. Jak się wytłumaczysz tym, którzy liczyli na to, że zobaczą cię na żywo? Dokładnie, bardzo chciałem wystartować w Wyszkowie w wyścigu, lecz moja drużyna miała wcześniej zaplanowany wyścig w Gdyni. Jedziemy tam całą ekipą i muszę tam być. Może jeżeli uda się zorganizować wyścig w przyszłym roku, to zagościsz. Tak, bardzo bym chciał pokazać przed wyszkowską publicznością i myślę, że za rok, jeżeli moja ekipa będzie wiedziała o tym wcześniej, to przyjedziemy. Niech pan nam zdradzi, jakie drużyny wezmą udział w naszym wyścigu. Ja mam tutaj już wszystkie popisanych, a jeszcze w dalszym ciągu startują. Nasze polskie, Polsat CC, Mekler, Chrobry Głogów, Legia Warszawa, Pogoń Mostostal Puławy, Kalisz i Pacyfik Toruń. To jest 8 drużyn zagranicznych i tych polskich, przepraszam, a zagranicznych mam Czechy, Słowacja, Ukraina, Łotwa, Litwa, Białoruś, Rosja, Łotwa, Węgry, dwie ekipy i Dania. Jest 8-9 drużyn. Powiedz mi, jaka jest różnica poziomu sportowego w wyścigach tych mniej prestiżowych, a world tourowych? Główna różnica to jest
profesjonalnej drużyny lepsze na świecie i wiadomo, że tempo wyścigu jest dużo, dużo mocniejsze. Kultura ścigania również jest na najwyższym poziomie światowym i da się to odczuć. A co uważasz za swój największy sukces? Powołanie do kadry na Tour de Pologne czy wygrany etap wyścigu Solidarności i Olimpijczyków? Myślę, że dużym sukcesem jest to, że udało mi się w tym roku zakwalifikować do kadry na Tour de Pologne, lecz Tour de Pologne, etap na Solidarności wygrałem również na tym roku, więc nie jest to taki dla mnie jakiś największy sukces. Chciałem w tym roku wygrać jak najwięcej wyścigów, udało się wygrać 5 razy, więc cieszę się. Ostatnio zdobyłeś Puchar Ministra Obrony Narodowej. Czy to był twój szczyt formy? To była dobra dyspozycja po Tour de Pologne, przejechanie w dobrym tempie. Zaowocowało to na ostatnim wyścigu. To już był ostatni wyścig UCI w Polsce, na którym nam zależało i udało nam się go wygrać, więc jesteśmy zadowoleni. Ile trzeba poświęcić swojego czasu, aby osiągać takie wyniki? Myślę, że całe życie, bo to jednak jeżdżę na rowerze 13 lat i całe swoje życie jest przypoczątkowane tym, żeby osiągać jak najlepsze wyniki sportowe. Tak, wspomniał Pan o mistrzach olimpijskich, Tadeuszu Mykniku i Ryszardzie Szurkowskim. Jak udało się Panu zaprosić takie osobistości do naszego miasta? My tyle lat ja organizowałem wyścigi pokoju, organizowałem wyścigi dookoła polskich kobiet, bardzo ładne wyścigi Solidarności i Olimpijczyków. I w dalszym ciągu organizatorem jestem tych trzech wyścigów. Także i nawet nie wiem, czy na przyszły rok 2015 już rozmawiałem z Doleżerem Pawłem z Czech. To był też właśnie z tych ekip, ten kolarz dobry, który ścigał się z Szurkowskim, z Mytnikiem, że może wyścig pokoju zrobi mi 6 etapów. Już jestem na dobrej drodze, że może będzie, może się uda. Wszyscy chcą, żebym ten wyścig zorganizować. A Mytnik i Szurkowski, panie pyta, to są nasi przyjaciele moi przyjaciele i oni przyjeżdżają zawsze. Urządzałem konferencję prasową 2 razy w październiku i w maju. No to Rysio Szurkowski był, Nowicki był, Tadeusz Mytnik, Szczepkowski, wielu tych kolarzy. Także my się po prostu lubimy i ta solidarność między nami jest. Wspomniał Pan o tym, że najmłodsi mieszkańcy naszego miasta również będą mogli spróbować swoich sił jako kolarze. Jakich nagród mogą się spodziewać? No będą nagrody jak dla dzieci, puchary, jakieś medale, takie co, żeby po prostu żeby ta młodzież chciała, wierzę, że się kolarzom wręcza puchary, no i to oni też właśnie chcą. No to będziemy właśnie im pucharami, różnymi takimi, jeszcze takie mamy różne rzeczy, które dla nich, to czekolady, to oranżada, to woda, żeby się napili, się ścigali, mamusie, tatusie będą oglądać, będą się naprawdę cieszyć, no będzie orkiestra nasza wyszkowska, będzie przygrywała, także niech ludzie przyjdą, bo naprawdę będzie na co popatrzeć, a wyścig będzie ciekawy, dlatego że mam dużo ekip zagranicznych. A to tu w Wyszkowie nigdy jeszcze nie było. Przejeżdżał go kiedyś, jak robiliśmy dookoła Mazowsza, no to było tych 8 czy 7 drużyn, ale to kiedy, hej, hej. A teraz będą to przejechali, bo tylko był rozlot na pewno, a teraz będzie i start, i meta przy Kutniku w Wyszkowie. Czyli czeka nas dobra zabawa, jednym słowem. Może dzięki promocji kolarstwa wśród najmłodszych będzie pomysł powstania klubów młodzieżowych? Ja rozmawiałem z burmistrzem. Chcę pani powiedzieć, że ten burmistrz, który jest teraz, w tej chwili pan Grzegorz Nowosielski, on jest dobrym burmistrzem i on chce właśnie promować kolarstwo, rozmawia ze mną. Ja też rozmawiałem, bo już był taki zamysł, żeby u nas klub powstał. Ja już nawet z Polskim Związkiem Kolarskim rozmawiałem, z Wacławem, z Karolem, żeby po prostu rowery, bo tam nie zostają, mają, byśmy tutaj dali trochę rowerów, ja myślę, że chętni. I ja myślę, że taki zamysł pana burmistrza Nowosielskiego jest wspaniały i dobry i może coś wyjdzie z tego, że będziemy starać się zrobić ten klub, który by zachęcił nasz
naszych mieszkańców i ochotników do trenowania i ścigania się, bo to ludzi byśmy wybrali. Dobrze, a czy będzie pan starał się o to, aby ten wyścig stał się imprezą cykliczną? Będę się starał, już rozmawialiśmy z burmistrzem, żeby na drugi rok go zgłosić do UCI i wtedy już by był międzynarodowy wyścig, bo teraz będzie, ale że ekipy mam, a 5, a ja będę miał 10. I już jest międzynarodowy poprzez Polski Związek Kolarski. A UCI dopiero, jak go zgłoszę, to na drugi rok już jest kalendarz, który wychodzi po całej Europie do wszystkich klubów i kluby przysyłają mnie już ekipy i mam 10, 14, 16 ekip, także zagranicznych po 8, to jest bardzo dużo, to jest ponad setka samych zagranicznych kolarzy, no i naszych 8 drużyn, 9, bo na razie teraz nie ma. Więcej, dwie się zlikwidowało, szkoda, ale może na drugi rok się odbuduje. No i taki wyścig międzynarodowy przez UCI to startuje 160-170 kolarzy. Czy chciałby pan jakoś zachęcić naszych widzów, aby przyszli na ten wyścig? No chciałbym bardzo, proszę już teraz, żeby wszyscy mieszkańcy Wyszkowa, ponieważ jak pani tu zaznaczyła, że jestem mieszkańcem Wyszkowa, dlatego chciałem tu zrobić ten wyścig, żeby po prostu już jak w tym roku zrobię, żeby na następnym i na następnym już był międzynarodowy przez UCI i chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców naszego Wyszkowa do oglądalności pięknego wyścigu, a myślę, że Bozia nam dopisze, że będzie pogoda wspaniała, to będzie na co popatrzeć, bo jest naprawdę rywalizacja sportowa będzie ciekawa. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego, żeby zobaczyli trochę jak wygląda kolarstwo. Zapraszam wszystkich na ulicę Wyszkową. Liczymy na waszą obecność, my również tam będziemy. Do zobaczenia.